Cześć, witajcie, Robert z tej strony. Dzisiaj zaprezentuję jedno z wielu narzędzi do zdejmowania izolacji. To narzędzie akurat służy do zdejmowania pierwszej warstwy izolacji, tak zwanej powłoki, przewodów lub kabli. Ja stosuję je często do zdejmowania powłoki z przewodów płaskich, takich jak ten tutaj. Narzędzie wyposażone w zabezpieczenie ostrza. Wymiary tego narzędzia: długość 20 cm, waga 100 g, długość ostrza 5 cm, ostrza wykonane ze stali nierdzewnej. To ostrze tutaj możemy wykorzystać sobie do zdejmowania powłoki z przewodów okrągłych. Nożyk bardzo dobrze sprawdzi się przy zdejmowaniu powłoki z przewodów płaskich, na przykład umieszczonych w puszkach. Jeżeli chcemy dojechać jak najgłębiej aż do dna puszki, możemy wykorzystać to narzędzie. Ma tutaj taką charakterystyczną stopkę, którą wkładamy pod powłokę przewodu. Przesuwając lekko do przodu nóż, możemy zdejmować izolację. Można też ciąć do siebie. Musimy też uważać, bo to jest bardzo ostry nóż. Tutaj jeszcze to narzędzie posiada otwór, możemy sobie je zaczepić. Osłona tutaj przed ześlizgnięciem się dłoni, zobaczcie. Ta rękojeść jest dość długa, także jeżeli ktoś ma większe dłonie, bez problemu będzie pracował tym narzędziem. Należy tylko uważać, bo są to bardzo ostre ostrza, zarówno te łukowe tutaj, jak i te na froncie. A ty jakich narzędzi używasz do zdejmowania izolacji z przewodów płaskich, okrągłych? Którym narzędziem wygodniej ci się pracuje? Czy też stosujesz takie noże monterskie ze stopką prowadzącą? Napisz w komentarzu. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!